Małgorzata Pastewka, jestem z wykształcenia architektem, a od 25 lat zajmuję się zabytkami. Z apologetyką mam do czynienia od 2001 roku. Przede wszystkim pyskowałam na forum i to jest moje pierwsze wystąpienie, chyba w ogóle takie zwarte na sesjach naszych. O Jacku Jureczku mogę mówić codziennie ze łzami w oczach. Pamiętajmy o nim, bo bez niego byśmy tutaj dzisiaj nie byli. Dobrze. Szykując tę sesję, zgłosiłam się, że mogę powiedzieć o tworzeniu się przestrzeni sprawowania liturgii. I optymistycznie zgłosiłam dwa tematy, a następnie, jak zaczęłam przygotowywać się i porządkować materiały, które przez lata zebrałam, okazało się, że jest tego tak dużo i zastanawiając się także, jak wam przekazać pewne myśli, żeby były zrozumiałe dla osób z różnym wykształceniem, doszłam do wniosku, że zrobię taki trochę przydługi wstęp, nakreślający nie tylko sam początek tworzenia się kościołów chrześcijańskich, ale najpierw w taki troszeczkę, no to będzie przydługie, od razu uprzedzam, przedstawię jakby całe uwarunkowania społeczno-kulturowe, w których się tworzyła religia chrześcijańska, tak? Bo to tak jak naziści też nie spłynęli w 1933 roku jako UFO na ziemię, a potem odlecieli w 1945, tak samo chrześcijanie nie wzięli się znikąd. Chrześcijanie wzięli się z dwóch kultur. Z kultury antycznej i z kultury żydowskiej, która też była częścią kultury antycznej. Tak? I żeby przybliżyć wam to wszystko, omówię najpierw pobożność Rzymian, potem omówię pobożność Żydów, a potem powtórzę trochę, co mówił Marek, ale ze swojego punktu widzenia, to tak a propos tych różnych widoków na krzyż na Wigewoncie, powtórzę trochę informacje o ostatniej wieczerzy i przejdę do pierwszych kościołów. Jak się nie wyrobię z czasem, to szczęśliwa Małgosia, zarezerwowałam sobie czas jeszcze na jutro, to dokończę jutro. Tak? Także po tych 100 minutach tam nie haltujcie, że to już jest koniec i że... Aha. W odróżnieniu także od Marka, nie będę w ogóle skakać po tej całej tutaj podeście, tylko będę siedziała i czytała, bo okropnie się denerwuję i boję się, że popadnę w jakieś didaskalia. Tak? Didache, didaskalia. Okej, zaczniemy od Rzymian. Rzymianie według naszych współczesnych kryteriów byli pobożnymi ludźmi. Cicero wskazał na źródła siły Rzymian, pozwalającej na dominację nad innymi narodami. I to były dwie cechy. Pobożność, pietas, i religia, religio. Religio to kult bogów, wszystko co należy czynić według tradycji w celu uczczenia bogów. Pietas to pobożność, pobożność, która określała rzymską tożsamość i oznaczała szacunek do rodziny, rodziców, przodków, miłość do ojczyzny, czyli łączyła się także z patriotyzmem. Fides oznacza zaufanie, słowność, dobrą wiarę. Relacje oparte na fides nie były równoprawne. Opierały się na strukturze hierarchicznej dotyczącej ludzi i bogów. Rzymianie przedstawiali bogów w surowy sposób. Wynikało to z przekonania, że ludzie nie są zdolni poznać bogów, a tym bardziej zrozumieć. Granica między światem ludzi i bogów była nieprzekraczalna. Chociaż wspólne przedsięwzięcia wymagały od czasu do czasu fizycznej obecności bogów w świecie ludzi. Rytuały rzymskiej religii publicznej nie proponowały środków prowadzących do połączenia się z Bogiem. Nie przenosiły uczestniczących w nich ludzi w inną rzeczywistość. Kapłani nie stanowili odrębnej grupy społecznej. I teraz
poprawiajcie mnie, jeżeli będę wymawiała wadliwie łacińskie określenia. Sacerolos, tak? Sacerolos, dobrze czytam? Czy po rzymsku sacerolos, bo oni cyjakki czytali, tak? Sacerolos, sacerolos. Oznaczało osobę wykonującą czynności religijne i miało znaczenie techniczne. Powinno się ich określać jako funkcjonariuszy kultu. Każdy obywatel mógł pełnić funkcje kapłańskie. Ojciec rodziny prowadził ceremonię kultu rodzinnego. Przede wszystkim urzędnicy byli odpowiedzialni za sprawowanie kultu w imieniu społeczeństwa. W obrzędach kultu publicznego to urzędnicy byli celebrantami, a przywództwo najwyższych ceremonii należało do konsulów. Do zadań kapłanów nie należała działalność o charakterze duszpasterskim. Nie głosili nauk, nie ewangelizowali po naszemu. Kapłani nie byli przyporządkowani do konkretnych bóstw. Byli zgrupowani w kolegiach lub w stowarzyszeniach o ustalonej liczebności i kompetencjach. Nie były to bardzo liczebne stowarzyszenia. Rzymskie kapłaństwo było pochodną stanu społecznego i nie było żadnego rytuału, żadnej formy konsekracji mającej wpływ na zmianę statusu społecznego młodego kapłana. Młodego to nie chodzi o wiek, tylko wprowadzonego do tego stowarzyszenia kapłanów. Dołączenie do kolegium nic nie zmieniało w życiu nowo wybranego kapłana. W czasie wyboru nie musiał wykazać się specjalistyczną wiedzą, którą pozyskiwał podczas spełniania funkcji. Czas i przestrzeń w religii rzymskiej. Kalendarz obowiązujący do dzisiaj powstał w 45 roku przed naszą erą w wyniku reformy dokonanej przez Juliusza Cezara. Podziały dni miesiąca stosowano używając trzech podstawowych pojęć. Kalendy, pierwszy dzień miesiąca. Idy, środek miesiąca. Nony, 9 dni przed idami. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że w te dni był obowiązek składania ofiary larom, czyli bóstwom opiekującym się domownikami. Były to ważne dni w kalendarzu religijnym rodziny rzymskiej. Kalendarze były ustalane na każdy rok i od II wieku przed naszą erą były ustawiane publicznie w postaci malowanych tablic. I tutaj widzimy jedną z jeszcze z tablic sprzed reformy juliańskiej. Podwójna natura kalendarza rzymskiego przejawiała się w podziale na dni poświęcone Bogom i dni poświęcone ludziom. W zależności od charakteru dnia czynności były dozwolone lub nie. I tak, dni oznaczone literą F, fasti, można było prowadzić normalne życie publiczne, pracować, robić interesy, prowadzić działalność sądowniczą. C, komicja, można było zwoływać komicja, czyli zgromadzenia ludowe, po naszemu parlament, tak? N, nefrasti. Większość czynności urzędniczych była zakazana, nie wolno było zwoływać komicjów, życie obywatelskie było ograniczone, do dni nefrasti należały właśnie kalendy i idy. EN, dies endoteracisus, dzień przepowiadania. W tym dniu składano ofiarę w dwóch etapach, rano zabijano zwierzę, wieczorem ofiarowano bóstwu i jego wnętrzności. I to był jakby drugi rząd dni, oznaczeń dni w kalendarzu. Natomiast z lewej strony zawsze były litery A, B, C, D, E, F, G, H. Dlaczego? Były to poszczególne dni dzienne w rzymskim tygodniu, który trwał 8 dni i kończył się dniem targowym. H. Święta. Formą uczczenia bogów były uroczystości zwane ludi, igrzyska, o złożonym charakterze, na które składały się kilka elementów.
Przede wszystkim zawody sportowe, wyścigi rydwanów, biegi, pokazy akrobatyczne. Do zawodów poświęconych bogów nie należały zawody gladiatorów. Dlatego też w każdym mieście, tu akurat przykład Rzymu, musiał być stadion. Tak, to jest dzisiejszy, znaczy dawny cyrk wielki, a to jest drugi stadion, gdzie teraz jest plac Nawoa. No, ten plac ma obrys dawnego stadionu. Przede wszystkim wyścigi rydwanów były poświęcone, były elementem kultu religijnego. Przedstawienia teatralne, dlatego Teatr Flawiuszów, dlatego teatry w mieście. W każdym mieście rzymskim musiał być stadion i teatr. Nie dlatego, że Rzymianie lubili sport i przedstawienia teatralne, tylko dlatego, że byli religijni, byli pobożni. Procesje i składanie ofiar. Ważnym elementem była obecność bóstw, których wizerunki były obnoszone w uroczystych procesjach pompach. To takie zostały określenia w naszym języku, ale pompa, prawda? Tak. Uczty stanowiące punkt kulminacyjny, gdyż do nich wraz z ludem zasiadał Jowisz. Ludi były wydarzeniami masowymi, w których uczestniczyć mogli wszyscy, nie tylko Rzymianie. A więc określenie chleba i igrzysk to wcale nie jest określenie bardzo takie hedonistyczne, tylko tak naprawdę chodziło o wyżywienie i o zaspokojenie duchowe. Za Marka Aureliusza ludy zajmowały 135 dni w roku. Przez 135 dni Rzymianie nie pracowali, tylko świętowali. Za Marka Aureliusza, drugi wiek naszej ery. A w IV wieku naszej ery było to 177 dni, już w czasie, po przełomie konstantyńskim. Świątynie. Templum. Wydzielona przestrzeń poświęcona bogom rytuałem inauguracji. Jeden z członków kolegiów, to był kapłan należący do Stowarzyszenia Augurów, inaugurował i konsekrował teren poprzez wypowiadanie stosownych formów. Budynki świątynne, aedes. Jak? Edes, bez tego a, tak? Edes. Były wznoszone. Słucham? Długie a. A to nie. Rozmawiasz z dyslektykiem, Jacek, to w ogóle. Edes. Były wznoszone w obrębie templum i często odpowiadały jego zasięgowi, a więc była przestrzeń sakralna i budynek w przestrzeni sakralnej. Edes sacra był budynek świątynny przeważnie wolnostojący, orientowany na osi wschód-zachód, prostokątny, ustawiony na podium. Ołtarz, ara, znajdował się poza budynkiem świątyni. We wnętrzu Edes znajdowało się pomieszczenie zwane cela, czyli komórka, w którym stał posąg bóstwa. Rytuały i ich znaczenie. Ritus, sposób celebracji obrzędów, ogólna reguła postępowania, poszczególne obrzędy, czynności, gesty, to co my nazywamy rytuałami. Rytuałem Rzymianie nazywali sakra. Ofiary były punktem kulminacyjnym nie tylko stałych i ruchomych świąt, lecz towarzyszyły wszystkim czynnościom politycznym i wojskowym. W życiu prywatnym ofiary ku czci różnych bóstw opiekuńczych wyznaczały rytm życia rodzinnego, prac polowych. Składano je w intencji bezpiecznego powrotu z podróży, pomyślność w interesach, w utrzymaniu zdrowia. Czynne uczestnictwo w rytmie ofiarnym zastrzeżone było dla przedstawicieli rządzącej arystokratycznej elity. Dla większości Rzymian udział w ceremonii ograniczał się do procesji i biernej asysty. W ceremoniach kultu publicznego wspólnotę reprezentowali przedstawiciele zajmujący najwyższą pozycję w hierarchii społecznej, czyli urzędnicy. Później to był cesarz i asystujący im kapłani, których rolą było przede wszystkim pilnowanie procedury. To oni byli ofiarnikami, sakryfikatorami. To znaczy tymi, którzy składali ofiarę, chociaż nie wykonywali przewidzianych czynności technicznych. Sam ubój należał do oddzielnie wyznaczonych osób. Tutaj widzimy Marka Aureliusza.
który składa ofiarę, dokładnie wykonuje tak zwaną wstępną ofiarę, a tu stoi Pan z toporkiem i to on będzie ubijał to zwierzątko, ale to Marek Aureliusz składa ofiarę. Czyli kościelny. Tak, taki zakrystian od uboju. Sacrificium, procedura ofiarnicza. Rytuał ofiarny mógł być spełniony w każdym publicznym miejscu lub prywatnym, jeśli tylko znajdowali się tam ludzie uprawnieni do celebracji. Wystarczał przenośny ołtarz lub palenisko ustawione w miejscu, gdzie sakralizowano poprzez odpowiednie wstępne rytuały. Powody składania ofiar według Rzymian. Okazywanie Bogom szacunku, prośba, podziękowanie, ekspiacja. W ramach ekspiacji to jeszcze takie charakterystyczne było dla obrządków w Rzymie. Jak trzeba było bardzo przebłagać Panie, to wykonywano, to się w języku naszym zachowało, to zwrot oczywiście nie pamiętam, ale polegał na tym, że matrony rzymskie wycierały posadzki świątyni swoimi włosami. Tak? Więc aż do tego stopnia takie gesty wykonywano w celu przebłagania, ekspiacji wobec bogów. Ofiary mogły być krwawe, zwierzęce, były one bardziej prestiżowe. Tutaj dla naszego języka ciekawa informacja. Zwierzę ofiarne nazywano hostia. I bezkrwawe, roślinne. Roślinne mogły być sypkie, mogły to być girlandy kwiatów, wieńce. Bardzo różne mogły być te niekrwawe ofiary. Wszystkim gestom i czynnościom celebransa to wyszła głośna modlitwa, precatio, wyjaśniająca, kto ofiarował, kto otrzymał i w jakiej intencji. Bez tego ofiara była nieważna. W sytuacjach typowych Rzymianie modlili się stojąc z rękoma uniesionymi, skierowanymi w kierunku wizerunku bóstwa, szukając kontaktu z bóstwem poprzez dotyk posągu lub ołtarza. To tak a propos tego posągu świętego Piotra w Rzymie, że trzeba go dotknąć. Do bogów podziemnych zwracano się z rękoma opuszczonymi wzdłuż ciała. Model ceremonii ofiarnej. Początek był o wschodzie słońca. Wtedy zaczynali Rzymianie pompy, procesje. Kiedy po wstępnych przygotowaniach, a więc w nocy, zaczynali obrzędy rytualne, ruszała procesja. Droga procesyjna była w każdym mieście pomiędzy centrum administracyjnym a najważniejszą świątynią. Na przykład w Efezie, właściwie ta część udostępniona turystom, podstawowa, to jest przede wszystkim droga procesyjna. Jeżeli zwiedzamy miasto w Turcji, Efes, to głównie chodzimy właśnie drogą procesyjną. Zwierzęta ofiarne były ozdabiane wstążkami, narzutami, frędzlami, a często miały pozłacane rogi. Ofiara muzyczna, fletniści. Bez muzyki, bez fletu nie mogła się odbyć uroczystość religijna, ponieważ dźwięk fletu był sygnałem rozpoczęcia kolejnych części rytuału. Wstępne ofiary praefato to było na przenośnym palenisku i to właśnie widzieliśmy, to robił Marek Aureliusz na poprzednim slajdzie. Następnie było poświęcenie bogom zwierzęcia ofiarnego. To były takie czynności, że nacierano zwierzę solą, z taką masą solną orkiszu i soli, przeciągano nożem wzdłuż jego grzbietu. Wykonywano takie ruch, gesty, rytuały oddające zwierzę bogom. Następnie zwierzę, które już należało do bogów, musiało wyrazić zgodę na bycie zwierzęciem ofiarnym. I wykonywano to w ten sposób, że gwałtownie ściągano uzdę zwierzęcia ku dołowi. A to zwierzę nie było przymuszane, ono już było boskie, tak? Ono już było należące do Boga i ono w imieniu Boga wyrażało zgodę
spuszczając głowę. I tu widzimy to, może nie widać do końca, ale na tym obrazku widać, jak zwierzę wyraża zgodę na bycie złożonym w ofierze. Potem następował ubój. I chcę powiedzieć jedną rzecz. To trwało długo. Dlatego, to tu za chwilkę. Następnie zostało, oglądano organy wewnętrzne zwierzęcia, sprawdzając, czy nie ma deformacji we wnętrzach. Zazwyczaj, nawet na pewno, brano zawsze piękne, zdrowe zwierzęta do składania ofiar, ale mogło się zdarzyć, że te zwierzęta były chore i jeżeli wnętrzności o tym mówiły, przerywano ofiarę i szykowano następne zwierzę do uboju. Był taki moment, że jeszcze chyba za Republiki, kiedy po prostu otworzono zwierzę i było chore. I wtedy Senat wydał takie sławne określenie: bić woły do skutku. Tak? Bić woły do skutku. A więc zabijać zwierzęta do skutku, aż się okaże, że jest zdrowe, że jest przychylne, że to jest znak, że ta ofiara jest przyjęta, tak? Przez Boga. Ale także w tym samym czasie, czy powiedzmy w drugiej kolejności, wróżono z wnętrzności. To trzeba rozróżnić. Sprawdzenie wnętrzności i wróżenie. Przepowiadano przyszłość, głównie z kształtu wątroby. Tak? I następnie następowała cała kuchnia ofiarnicza. Ponieważ dzielono ofiarę na części wewnętrzne przeznaczone dla Boga, dla bóstwa, oraz część przeznaczoną dla ludzi do zjedzenia podczas agapy, podczas takiej uroczystości biesiadnej, świętej uczty. I nie palono, nie składano wnętrzności bogom tak po prostu, tylko przygotowywano te wnętrzności. Robiono kiełbasy, kotlety, gotowano i dopiero po takim wstępnym przygotowaniu palono te ofiary, składając je bogom. Uczty. Po spaleniu ofiary dla bogów do konsumpcji mogli przystąpić przedstawiciele ludzkiej wspólnoty. Nie wszyscy mogli siadać do stołu, a dla jedzących ważny był rozkład miejsc przy stole. Pozostałe po uczcie mięso sprzedawano do jatek. Podczas uczt na sofach byli mężczyźni, a matrony siedziały na krzesłach. Specjalnie do agap, do uczt tych biesiadnych, były specjalne meble, sofy biesiadne. Takie było określenie, sofa biesiadna. Człowiek mógł się jeszcze cofnąć do słowa prefato, to powinno być prefatio. Prefatio, te i nie przez dwa te. Być może się pomyliłam. No tak, bo jest właśnie, dlatego o tym w ogóle mówię, bo jest bardzo dużo tutaj odnośników. I tutaj widzimy wojsko składające ofiary. To jest fragment płaskorzeźby z kolumny Trajana. Trajan walczył z Dakami na terenach dzisiejszej Rumunii. I tutaj widzimy wódz jako właśnie ten, który sprawuje ofiarę. Wykonuje libację, czyli wlewa wino na stół ofiarny. Mamy fletnistę. Mamy tu też takiego młodzieńca trzymającego w pudełeczku te wszystkie zioła, te masy solne, to wszystko, co służyło także do gestów rytualnych. No i mamy tutaj zwierzę przygotowane na ubój. Kult domowy. Termin familia obejmował osoby spokrewniane, ale także wszystkie osoby podległe w jakikolwiek sposób głowie rodziny. Odnosił się do całego rodu, domus. Nadzór nad kultem domowym pełnił ojciec rodziny, pater familias. Ojciec nad swoim potomstwem miał władzę absolutną, aż do śmierci. To on decydował o życiu dziecka,
czyli podnosił dziecko do 8 dnia po narodzeniach. Rzymianie, dlatego też te wszystkie opowieści o świętych Agnieszkach i innych męczennicach wczesnochrześcijańskich, kiedy tatusiowie decydowali, co z niej będzie, było mocno zakorzenione w tradycji rzymskiej, w obyczajowości rzymskiej. Rzymianie nie rozróżniali podniesienia nowonarodzonego dziecka od adopcji. Można było podnieść także dorosłego człowieka i adoptowany syn nie wyróżniał się w kulturze i także w literze prawa, nie wyróżniał się od naturalnego dziecka podniesionego przez ojca. Podniesienie było sposobem regulacji liczebności dzieci. Przeciętna rodzina rzymska miała od 2 do 3 dzieci. Chrześcijanie wyróżniali się tym, że mieli dużo dzieci, bo wszystkie były podnoszone, tak? Rzymski dom był też swego rodzaju świątynią, w której odprawiano ceremonię kultu domowego pod przewodnictwem głowy rodu sprawującego funkcje kapłańskie. Różne części domu były poświęcone różnym bóstwom. Lary. Bóstwa opiekuńcze domu w szerokim znaczeniu. Każda rodzina czciła swego lara podczas ceremonii odbywanych w kalendy Nony Idy. Penaty, strażnicy żywności. Ofiary ku ich czci były składane podczas wieczornego posiłku. Wylewano fragment wina zawsze na cześć penatów. Lariarium, kapliczka poświęcona larom, półka, szafka, drobne formy architektoniczne, mała świątynka, gdzie trzymano figury lar. Lariarium dekorowano wyobrażeniami lar, geniusza domu oraz wężami, dobrodusznymi opiekunami przynoszącymi pokój i dobrobyt. To wyglądało mniej więcej tak, jak tutaj jest na tym tutaj obrazku, że na tyłach tej kapliczki był zawsze obrazek. I to są fragmenty takich obrazków, akurat głównie z Pompejów. I na tle tego obrazka ustawiano figurki różnych bóstw. W III wieku w lariarium cesarza Galliusa stały też takie figurki jak Mojżesz, figurka Mojżesza oraz figurka Chrystusa. To oni tam wszystko mieszali ze sobą. Geniusz, duch opiekuńczy czuwający nad każdym mężczyzną, ale także miejscem. Od początku cesarstwa kobiety miały swoje duchy opiekuńcze Juno. To dlatego, że cesarz August bardzo kochał swoją żonę Liwię, no i uznał, że kobiety też mają prawo mieć jakieś bóstwa opiekuńcze. Głównym duchem domu był geniusz. Dom był chroniony przez lary, a rodzina była chroniona przez geniusz. Co jest charakterystyczne dla geniuszu, że on był zawsze przedstawiany ze skrzydłami, tak? A więc to jest geniusz, to jest geniusz i to jest geniusz. A to jest lar. Geniusz domu był przedstawiany jako mężczyzna w todze. Odnośnie rytułów pogrzebowych to tylko krótko wspomnę, że był zakaz grzebania w mieście, a więc wszystkie drogi prowadzące do miast były przyporządkowane cmentarzom, albo cmentarze były przyporządkowane tym drogom. Oraz, że pogrzebami i cmentarzami zajmowały się dedykowane tylko do tego stowarzyszenia. Cmentarze w związku z tym były własnością prywatną. Tak? To jest ważne dla historii poznania chrześcijaństwa. I kult cesarski, bardzo ważny dla nas. Za życia cesarza czczono jego geniusz, czyli ducha opiekuńczego. Za życia. Po śmierci wynoszono go na poczet bóstw i sprawowano jego kult podporządkowany bogom tradycyjnego panteonu. Ubóstwiony cesarz był rodzajem bytu pośredniego pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Analogie dzisiaj pomocne nam, żeby to zrozumieć, to powiedzmy, że geniusz to jest anioł stróż, czyli za życia cesarza
świętowano, oddawano cześć jego duchowi opiekuńczemu, a cesarz to był taki w naszym pojęciu może święty, tak? Żebyśmy zrozumieli, co to był kult cesarza. Początek pod silnym wpływem kultury greckiej, Juliusz Cezar po dokonaniach, po swoich tych tak wszystkich zwycięstwach przyznał sobie boskie zaszczyty. To był wpływ kultury hellenistycznej. Jego wizerunki na monetach i posągi w świątyniach pojawiły się w 44 roku naszej ery. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Ludzie uważający się za obrońców tradycji po prostu zasztyletowali Juliusza Cezara. Ale Oktawian August, jego przybrany syn, tak? Jeszcze w okresie, wszedł tylko jakby powołując się na właśnie adopcję, rościł sobie pretensje do przejęcia władzy po Juliuszu i wszedł do polityki z ostrym przytupem i po pokonaniu zabójców Cezara przeprowadził w Senacie deifikację Juliusza Cezara, czyli uznanie go za boskiego. W 29 roku przed naszą erą powstała na Forum Romanum pierwsza świątynia poświęcona Juliuszowi Cezarowi. Chcę powiedzieć tak, że to było coś bardzo ważnego, bo po pierwsze August był synem boskiego Juliusza i on sprawował władzę. Po drugie, to, że wprowadzono ten kult w przestrzeń kultu publicznego, było nobilitujące dla innych miast. Inne miasta też chciały mieć ten kult. To po prostu było opłacalne. I dlatego ten kult był tak silny, tak mocny i miał bardzo takie silne zaplecze w kulturze, w obyczajowości rzymskiej. Jak ja to teraz mam wyłączyć? Co mam zrobić, żeby się kolejna pojawiła? Dobra. Nie ma tak. Dobrze, poczekajcie. Widać wszystko? To teraz sobie omówimy religię Żydów. Tutaj mamy trochę prostszą sytuację. Kapłani byli potomkami z rodu Arona. Jedynie oni mogli pełnić funkcję przy ołtarzu w świątyni. Podzieleni byli na 24 zespoły pełniące rotacyjnie służbę w świątyni. Z wyższych kapłanów wywodził się skarbnik, dowódca straży świątyni. Lewici był to personel świątynny podzielony na wyspecjalizowane grupy. Arcykapłan, przywódca kapłanów, najwyższa godność w judaizmie. Znane są imiona wszystkich arcykapłanów z okresu II świątyni. Wraz z objęciem funkcji arcykapłańskiej przez Machabeuszy została ona połączona z władzą polityczną i wojskową. Herod w 35 roku przed naszą erą zniósł zasadę dziedziczności i wprowadził zwyczaj mianowania arcykapłanów przez siebie i przez swoich następców. Funkcje sprawowane przez arcykapłanów. W dniu pojednania otwierali miejsce świętych świętych i składali wymagane ofiary. Składali ofiary przy wielkim ołtarzu przed świątynią, w dniu szabatu i nowiu oraz w czasie obchodzenia tradycyjnego święta lub dorocznego zgromadzenia ludu. Przewodniczyli Sanhedrynowi. W czasie świąt przywdziewali efod, narzutę ozdobioną dwoma kamieniami z imionami 12 synów Izraela, i przyczepiony do niego pektorał ozdobiony 12 kamieniami, 3 w 4 rzędach, również z imionami pokoleń Izraela. Szaty obciążone były dzwoneczkami, na głowie nosili diadem przytwierdzony do mitry. Ten pan ubrany na biało to jest lewita, a ten pan ubrany na niebiesko to jest pan w stroju arcykapłana. Tak? Namiestnikami świątyni byli cywilni zarządcy. To może ja zrobię inaczej, będę tak czytał.
Sanhedryn, Rada Starszych o znaczeniu lokalnym lub państwowym, o charakterze politycznym, sądowniczym, działająca pod przywództwem arcykapłana. Były w różnych miastach, też w diasporze, były Sanhedryny. Natomiast Sanhedryn w Jerozolimie miał takie znaczenie wyróżniające się. Kompleks świątynny w Jerozolimie stanowił zarówno dla mieszkańców Palestyny, jak i Żydów z diaspory centrum judaizmu we wszystkich podstawowych aspektach. Tak, świątynia była jedna, była tylko w Jerozolimie. Świątynia była miejscem składania ofiar i odprawiania obrzędów związanych z systemem ofiarnym. Ofiary przewidywane były na różne okazje, dziękczynne i przebłagalne. Przepisy ofiarne brały pod uwagę sytuację materialną wiernych. W zależności od wymogów ofiary były zwierzęce lub sypkie. Tym często towarzyszyły libacje, czyli wlewanie też napoi jako ofiary. Świątynia utrzymywana była z datków i z dorocznego podatku pół sykla, którą płacili wszyscy dorośli Żydzi. Święta. Były na stałe ustalone, żadnych ruchomych świąt, tak jak u Żydów, co roku ustalanych, tak, według kalendarza. Były stałe święta, jak u Rzymian, tak? Żydzi mieli stałe święta. Święto Paschy, Święto Prześników, Święto Tygodni, Nowy Rok, Dzień Pojednania, Święto Szałasów, Chanuka i Purim. Purim to było na cześć pokonania, znaczy był związany z całą opowieścią o pięknej Esterze, która przekonała do tego, żeby nie zabijać swoich rodaków. W ten dzień Żyd się musi upić. Najświętsze miejsce świątyni jerozolimskiej, tak zwany Kodesh HaKodashim, Święte Świętych, było małym pomieszczeniem w kształcie kwadratu o wymiarach boku 4,5 metra, w którym znajdowały się tablice oraz najprawdopodobniej złote naczynie z manną i laską Arona. Tak było do 586 roku przed naszą erą, czyli do momentu, gdzie przedmioty te zostały zagubione lub zrabowane podczas najazdu na Jerozolimę przez armię pod wodzą Nabuchodonozora. Podczas okresu drugiej świątyni Święte Świętych było całkiem puste. Najwyższy kapłan wchodził do Kodesh HaKodashim tylko raz w roku, w Jom Kippur, i wypowiadał w imieniu Izraela imię Boga. Tak? To był raz do roku. I teraz coś bardzo ważnego. Archetypy, czyli wzorce. Co mieli w oczach, w głowie Żydzi wychodzący z Egiptu? Mieli kulturę egipską. I chcę wam zwrócić uwagę na dyspozycję przestrzenną. Ja nie mówię o dekoracjach, o ozdobach. Ja mówię o pewnym myśleniu o przestrzeni sprawowania kultu w starożytnym Egipcie. Jest to typowa świątynia egipska, ma główne wejście wyraźnie podkreślone, dziedziniec, a następnie przestrzeń świątyni zacieśnia się, podłoga się podnosi, a strop się opuszcza. I na samym końcu jest cela, gdzie tylko może wejść kapłan. Tak to wygląda. To jest świątynia z II wieku przed naszą erą i tu jest ta cela. O, tu zachowała się nawet wystrój tej celi. Tak? Jest zawsze podniesienie i święte świętych, tam gdzie tylko wchodzi kapłan, jest na samiutkim końcu. A to jest namiot spotkania, czyli to, co postawili na pustyni Żydzi po wyjściu z Egiptu. Tak? Mamy przestrzeń ogrodzoną z głównym wejściem, z ołtarzem i skadzią na zbieranie krwi przed świątynią, przed tabernakulum, a sama świątynia, sam namiot
składał się z dwóch części. W pierwszej części był stół z chlebami pokładnymi, świecznik, ołtarz kadzielny, przed którym, który zawsze płonął i zawsze kadzidło unosiło się, zasłona i święte świętych, gdzie znajdowała się arka. Tak wyglądał tabernakulum, czyli właśnie namiot pojednania. Tak wyglądała cała przestrzeń namiotu pojednania, czyli ta przestrzeń świątynna. I tak tutaj widzimy wyobrażenia wnętrza namiotu pojednania. Zasłona, arka, kadzidło przed zasłoną, świecznik i stół z chlebami pokładnymi. Będę pokazywała Wam tutaj na tej prezentacji obrazki takiego jednego rysownika protestanta amerykańskiego. Fantastyczne, bardzo dokładnie zrobione na podstawie wymiarów, bo znamy wymiary, z Biblii znamy wymiary i dokładnie można to odtworzyć. I mniej więcej w perspektywie, w proporcjach to wyglądało tak. Tak. To jest świątynia Salomona, Salomona. I to są informacje wyjęte z Encyklopedii Żydowskiej, więc myślę, że dosyć wiarygodna. I co widzimy? Podniesienie, zacieśnienie przestrzeni. Święte świętych było za zasłoną, ale także miało opuszczony strop i podniesioną podłogę. Są różne wyobrażenia, zwłaszcza jest dużo dywagacji na temat dwóch kolumn przed wejściem. Najprawdopodobniej wyglądało to w bardzo prosty sposób. Tak? I mnie cały czas interesuje wnętrze świątyni. Tak? Więc duży ołtarz przed, kadź, ołtarz przed. Wchodzą tylko tutaj kapłani i podniesienie, zasłona, zacieśnienie przestrzeni. A wszystkie pomieszczenia takie związane z kultem świątynnym, to były te wszystkie tutaj pokoiki wokół świątyni, o tu na tych pięterkach. Po powrocie z wygnania z Babilonii, Zorobabel zbudował świątynię. Ona była skromniejsza niż świątynia Salomona. To chyba jest jedyne takie dla mnie w miarę wiarygodne wyobrażenie tej świątyni. Natomiast Herod zaczął rozbudowywać świątynię. No, nie dlatego, żeby się przypodobać. On chyba po prostu miał taką potrzebę. Tak? To trzeba zrozumieć całą złożoność sytuacji politycznej. Nie było państwa Izrael, nie było oddzielnej Palestyny, to była prowincja rzymska. Tak? Rzymianie bardzo dużo sobie wywalczyli. Tak? Oni mieli prawo do autonomii religijnej, co w świetle Żydzi, co w świetle tego, co wcześniej powiedziałam odnośnie traktowania religii przez Rzymian, to było coś absolutnie wyjątkowego. Tak? To są w miarę wiarygodne rekonstrukcje świątyni Salomona, świątyni Heroda. Też zwracam uwagę cały czas na to podnoszenie się podłogi. To jest sama świątynia. Są różne rekonstrukcje tej świątyni, zwłaszcza jej bryły. Współcześni Żydzi, a zwłaszcza Żydzi, którzy są przekonani, że za chwilę uruchomią kult ofiarniczy na wzgórzu w świętym w Jerozolimie, inaczej rekonstruują architekturę zewnętrzną od tego, co prawdopodobnie było. To było mocno to była architektura rzymska z jakimiś elementami tylko tradycji żydowskiej. Tak? Wzgórze. To widać wyraźnie, jak to było. To są jedyne wiarygodne przekazy, czyli posadzka na wzgórzu w świątyni w Nebo oraz monety bite przez Heroda. To są jedyne wiarygodne źródła pokazujące, jak wyglądała świątynia Heroda
a więc świątynia z czasów Jezusa, prawdopodobnie tak wyglądało wejście do tej świątyni w postaci łuku triumfalnego. Tu są różne wyobrażenia, można pozbierać, różnie sobie wyobrażają historycy. To jest bardzo, bardzo znana rekonstrukcja z dzisiaj znajdująca się na terenie Muzeum Izraela w Jerozolimie. To jest to, co pokazywał Marek, to jest prezentacja z muzeum w twierdzy Dawida. Ale mnie interesuje wnętrze, jak wyglądało to wnętrze. Prawdopodobnie było powtórzeniem świątyni Salomona. Wiemy tylko o dwóch różnicach. Mianowicie, że były jakieś gigantyczna rzeźba winogron wielkości człowieka. Nie do końca wiemy, jak wyglądały te winogrona wielkości człowieka. Na tej rekonstrukcji one tutaj wiszą w przedsionku. I to właściwie... I no i jeszcze... Co jeszcze wiemy oprócz tego? Podwójna zasłona. Tak, że pierwsza zasłona była przy wejściu, a druga zasłona zasłaniała święte świętych, puste święte świętych. No, również przy święty świętych była podwójna zasłona, bo jak oni podróżowali, to nie bardzo wiedzieli, gdzie ta zasłona ma być. Dokładnie na wszelki wypadek zdobili Natomiast tak jak widzimy rekonstrukcje, i to są takie poważne rekonstrukcje, nie dla dzieci tam z podstawówki, chociaż dlaczego dzieci z podstawówki mają mieć coś uproszczonego pokazywane, tylko to są poważne rekonstrukcje i jak widać historycy architektury tak zmagają się, jak to wyglądało. Wiadomo na pewno, że to święte świętych było zawężone, zasłonięte i jak te winogrona wyglądały? Czy to było w postaci jakichś takich splotów winorośli wokół wejścia, czy takich zwisających gron? No nie wiadomo. Ale to jest bardzo wiarygodna rekonstrukcja tej pierwszej części przed zasłoną w świątyni Heroda. Słucham? Kadzidło. Kadzidło, tak, tak. Kadzidło było obowiązką. No pole światło przez Pana dzięki. Więc przede wszystkim miejmy w głowie osiowe założenie, dążenie do świętego świętych i zasłony, pewna taka gradacja, hierarchizacja przestrzeni. To była świątynia jerozolimska. Tak? Synagogi. Zwyczaj korzystania z synagog w Palestynie pojawił się i istniał wraz z kultem drugiej świątyni. Najstarsze świadectwa istnienia synagog w diasporze pochodzą z III wieku przed naszą erą. Były to budynki stawiane zawsze w najwyższej części miasta, blisko płynącej wody. To było związane z rytuałem obmyć. Była to prostokątna świątynia, prostokątna sala, podzielona kolumnami na trzy nawy ze względów konstrukcyjnych, z częścią, z galerią dla kobiet w tylnej części. Wzdłuż trzech ścian ustawione były kamienne ławy do siedzenia z jednym wyróżnionym miejscem dla przewodniczącego. W synagogach nie składano ofiar, nie było ołtarzy, umieszczono natomiast szafę, tak zwaną arkę do przechowania tory, przed którą stawiano palące się ciągle lampki. W synagodze nauczano prawa, modlono się zbiorowo i indywidualnie. Żydzi do modlitwy zakładali talit, chustę z 32 frędzlami zarzucaną na głowę i ramiona oraz teflin, filakterie, czarne pudełka ze skóry czystych zwierząt z cytatami z Księgi Wyjścia i powtórzonego prawa. Przed modlitwą obmywano ręce i twarz. Modlono się na stojąco, zwracając się w kierunku świątyni w Jerozolimie. Liturgia synagogalna. Powiedzmy, kiedy było zgromadzenie, czyli szabat, tak? Przepraszam. Najpierw odmawiano szema, czyli wyznanie wiary. Następnie modlitwa 18 błogosławieństw. To nie była krótkie modlitwy, to były długie modlitwy. I całe 18 błogosławieństw odmawiano w dni powszednie, natomiast część tylko w szabat.
Następnie była czytanie lektury z pięcioksięgu. Było to podzielone na cykl trzyletni i do dzisiaj tak jest. Do dzisiaj Żydzi mają torę podzieloną na, czytanie tory podzielone na cykl trzyletni. Lektor miał prawo komentować przeczytany przez siebie tekst. Następnie śpiewano psalmy tematycznie związane z wcześniejszą lekturą. Następnie czytano, była lektura z ksiąg proroków większych i mniejszych. Lektor miał prawo wybrać trzy fragmenty, ale mógł wybrać dwa fragmenty, tak jak to zrobił Pan Jezus wtedy. To tak wzburzył, mówiąc, że to właśnie On jest Mesjaszem, skomentował. Następnie była modlitwa Kaddisz i na końcu było błogosławieństwo bardzo znane, do dzisiaj stosowane. Niech Cię Pan Bóg błogosławi i strzeże. I teraz jak wyglądały? To są przykłady synagog z pierwszego wieku naszej ery. Tak? Prostokątne pomieszczenie, kolumny, które po prostu ze względów technicznych podpierały szeroki dach i ławy kamienne ustawione wzdłuż ścian. Tak? Tu widać. Tu jest przykład, jak wyglądała synagoga Kafarnaum w pierwszym wieku naszej ery, bo to, co się zachowało, to jest po przebudowie, budynek po przebudowie w IV wieku. A to taka najbardziej znana synagog w Madabie, przepraszam, w Masadzie, gdzie po prostu jest dokładnie przebadana. Ona miała dwie fazy. Zeloci, jak zajęli Masadę, ją przebudowali, żeby tu było miejsce jeszcze na obmycia rytualne. I tak to mniej więcej wygląda. To jest obrazek ze ścieżki turystycznej, więc taki troszeczkę zmęczony życiem. I tak wygląda to, co zostało z synagogi. Z synagogi w Masadzie. Specjalnie dałam z ludźmi, żebyście zobaczyli proporcje. A więc reasumując, świątynia, coś osiowego, z pewną hierarchią przestrzeni, tak, różnie użytkowanej, a synagoga, otwarta przestrzeń z ludźmi zgrupowanymi w centralny sposób, przeznaczona, o ile pierwsza dyspozycja przestrzenna jest przeznaczona do rytuału, do sprawowania kultu, tak druga przestrzeń, ta centralna, z ludźmi skupionymi w koło, była przeznaczona do czytania i do modlenia się. Zapamiętajmy te dwa układy przestrzenne, tak? Miejmy to w głowie. Nie to słyszałam? Tylko modlenie i czytanie? Tak. Nie. Czytano i modlono się. To był rytuał synagogalny. Nie było obrzędu. Związane z stolą. Natomiast nie... Ale to może później, już po wygnaniu, kiedy tworzyła się, cały Talmud się tworzył, kiedy tworzyła się nowa religia, czyli judaizm rabiniczny. Przecież to jest nowa religia, to nie jest religia drugiej świątyni, tak? Tam była jakaś rytuał? Znaczy wiesz, no jak zaczynali czytać, to najpierw błogosławili, tam śpiewali i tak dalej, tak? W tym sensie to... No to teraz ostatnia wieczerza, po mojemu. Przede wszystkim to, co już wcześniej było powiedziane. Ostatnia wieczerza nie była agapą, czyli ucztą biesiadną, tak? Nie była libacją, czyli ucztą poświęconą, związaną z kultem zmarłych na cmentarzu, bo to o tym tak może nie mówiłam,
ani też nie była zwykłym posiłkiem z wesołą trzutką uczniów, tak jak bardzo często się to pokazuje chociażby na tym obrazku. Tak? Siedzą sobie tak radośnie i tam coś sobie gadają. Nie. Ostatnia wieczerza była ucztą rytualną. Być może nie była do końca paschą, jak nam powiedział to Marek, ale na pewno miała znamiona uczty paschalnej. Dlatego tak zwane wyobrażenia z katakumb najczęściej pokazują agapy lub po prostu zwykłe jakieś spotkania, libacje. I libacja to nie jest upicie się i tak dalej, to jest uczta ku czci zmarłych. Używam zwrotów, które stosowano w tamtym czasie. Tak? A więc to nie jest to, co widzimy na ekranie, to nie jest ostatnia wieczerza, mimo że jest w katakumbach, tak? Pokazane na przykład. Triclinium czy triclinium, poprawcie mnie, jak, żeby to dobrze brzmiało. Rzymianie stosowali sofy, a Żydzi byli częścią kultury państwa rzymskiego. Stosowali sofy biesiadne, czyli takie długie jakby meble do pozycji, do półleżenia na nich. I te sofy ustawiano w podkowę, tak, w literę U. I tutaj widzimy, przepraszam, włączę wskaźnik laserowy. O, i tu widzimy takie typowe triclinium, tak? I w środku stał stolik, z którego brano jedzenie. O, triclinium. Prawdopodobnie, a nawet na pewno, przy takim ustawieniu stołów odbyła się ostatnia wieczerza, przy czym zgodnie z obyczajowością siedziano przy takim stole w bardzo wyraźnym porządku. Nie było tam żadnych przypadkowych, kto pierwszy, ten lepszy, co sobie tam siada, prawda? Lewa ława przeznaczona była dla najważniejszej osoby. Pan Jezus siedział jako najważniejszy, jako przewodniczący tej uczty. Siedział jako pierwszy z lewej strony i przy nim prawdopodobnie no, siedział Judasz i Jan, bo to o tym wiemy. Tak? Jak siedzieli pozostali apostołowie, nie wiemy, poza jednym z nich, Piotrem, który był drugim co do ważności, a dla takiej osoby było przeznaczone miejsce z kraju prawej ławy, czyli pierwsza co do ważności osoba siedziała z kraju lewej strony, a druga co do ważności osoba siedziała z prawej strony. Dobrze zrozumiałem. To znaczy, że tutaj siedział Jezus, tak? Tak. To jest tutaj Piotr, tak. Tu gdzieś Jan. Judasz. To jest pokazane akurat, że Jan siedzi z tego, ale prawdopodobnie było na odwrót, aby albo na przykład dlatego się pochylił, że siedział pierwszy z tego i żeby nie okazać, żeby nie było, że jest ważniejszy, dlatego się położył. Być czyli nielegalnie siedział. No i tak trochę się położył, żeby... A ponieważ był ukochanym uczniem, no to... Ale oni siedzą, a nie leżą. Przy sofach takich można było leżeć, siedzieć. Chcę wam teraz zrobić króciutki, szybką przebieżkę przez... Mogę słowo? Tak. Jeżeli chodzi o posiedzenie, bardzo ważna rzecz. Przy wieczerzy standardowej należało siedzieć, opierając się na lewym boku. Gdyż był to znak wolności, że my wyszliśmy, jesteśmy już wolni. Człowiek wolny siedzi opierając się na lewym boku, na lewej ręce. Także oni siedzieli w ten sposób. Tak. Ale tylko jego tak się. No, to są przedstawienia. To są wszystko jakieś imaginacje, bliższe lub dalsze prawdy. Natomiast to są dwa obrazki pokazujące dzisiejsze rekonstrukcje robione przez Żydów. To są miejsca, takie rekonstrukcje robione przez dzisiejszych Żydów, pokazujące, jak to mniej więcej wyglądała uczta paschalna. Oni sobie tak to wyobrażają, tak? Tak, że nie było jednego stolika, tylko że były ławy jeszcze dublujące jakby układ triclinium.
A teraz zrobię króciutką przebieżkę przez najstarsze wyobrażenia ostatniej wieczerzy. I to jest, tak wyglądała ostatnia wieczerza. To jest Rawenna. Wszędzie rozpoznajemy Pana Jezusa i świętego Piotra. To rozpoznajemy, tak? Tak się zakończyło. Tak. Tu, 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 tu. Tak, widać? Tu jest Piotr, tu, tu siedzi Piotr. To jest już manuskrypt chyba z X wieku, a więc bardzo późne, jak dla, w naszej perspektywie źródło, prawda? Pan Jezus i święty Piotr. To jest Sycylia, XI wiek, a to jest San Marco, Wenecja. Okej. Okay. Tak wygląda z mojej... Z Rawenny, V wiek naszej ery. No, bez przesady, w IV wiek naszej ery, to przełom konstantyński. No, no jeszcze raz pokazuję ci, no, w katakumbach inaczej pokazali. Co pokazali w katakumbach? Agapę pokazali, libacje, uczty sprawowane ku czci zmarłym. To zupełnie co innego. Starsze jednak. Jeszcze raz. Ale co starsze? Agap. Agap. Agapy. Agapy, nie ostatnia wieczerza. No to jeszcze raz. Agapy w kulturze rzymskiej to były uczty zakańczające, czy powiedzmy, może nie zakańczające, ale stanowiące punkt kulminacyjny po złożeniu ofiary, agapa, tak? A ostatnia wieczerza była ucztą sederową, to zupełnie inna inszość. Natomiast wiemy z analizy źródeł ikonograficznych, czyli tych najstarszych wyobrażeń i wiedzy historycznej, że uczta, ostatnia wieczerza, odbywała się przy użyciu triklinium, tak? Czyli tego ustawienia w podkowę ław biesiadnych. Tak? To jest VI wiek naszej ery, to jest tak zwany czerwony kodeks. No to są najstarsze przekazy, które były mocno utrwalone w kulturze, jeżeli do XI wieku do San Marco mamy cały czas ten sam przekaz. Kiedy on się zmienił? W późnym średniowieczu, kiedy ostatnią wieczerzę zaczęto obrazować na wzór uczt na dworach książęcych, na dworach królewskich, gdzie najważniejsza osoba, król, książę, siedział po środku stołu. Tak? To dopiero takie to wyobrażenie ostatniej wieczerzy zmieniła kultura średniowieczna, czyli po Karolu Wielkim. Po czym? Po chaosie, jaki stworzył wędrówki ludów, tak? Bingo. Uwarunkowania tworzenia się obiektów, budynków zwanych kościołami czy przestrzeni sprawowania liturgii Eucharystii. Institutum Neorianum. Neoriańskie ustanowienia. Obowiązujące od 64 roku naszej ery do 312. Rzekomy dokument wydany przez Nerona w celu usankcjonowania prawem prześladowań skierowanych przeciwko chrześcijanom, którego istnienie próbowano ustalić na podstawie tekstu Tertuliana. Ale dokładna analiza tego tekstu wykazała, że autor wcale nie miał na myśli jakiegoś konkretnego dokumentu prawnego. Institutum Neorianum nie było prawem,
lecz zwyczajem, precedensem stworzonym przez Nerona. Potwierdza to sporadyczny, nieregularny charakter prześladowań do roku 250. I jak to określił chrześcijański później pisarz Lactantius z IV wieku, Institutum Norianum nie polegało na wydaniu osobnego prawa przeciwko chrześcijanom, ale na utrwaleniu przekonania wśród urzędników i pogańskiej ludności, że przynależność do chrześcijan jest przestępstwem, skoro cesarz tępi ich w Rzymie. Neron postrzegał chrześcijan jako kolejną sektę żydowską. I teraz zwróćmy uwagę, Żydzi mieli autonomię i prawo sprawowania swoich rytuałów na terenie Palestyny. Co oni robią w Rzymie? Won. Oni mają siedzieć w Palestynie i tam swoje robić figle migle, tak? Neron, zresztą powiem za chwilę, tak samo traktowano Egipcjan i takich tych wszystkich tam z dalekiej Azji. Tak samo, to nie tylko, że Żydzi byli tutaj, czy chrześcijanie jakoś ekstra wyróżnieni. Neron opisał, powiedział o chrześcijanach, zgubny zabobon, nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. Chrześcijaństwo formalnie nie było nielegalne. Chrześcijanie, podobnie jak wyznawcy religii egipskiej, chaldejskiej, żydowskiej, byli oskarżani przez Rzymian o superstitio, czyli szerzenie zabobonów i przesądów. Nie mieścili się w tych pojęciach religio, i które wcześniej mówiłam. Nie mieścili się w postrzeganiu przez Rzymian w pobożności uznawanej jako zbiór zachowań uznawanych przez Rzymian. Do 70 roku Żydzi mieli prawo do publicznego sprawowania swego kultu na terenie Judei, co zmieniło się po powstaniach żydowskich. I na przykład po drugim powstaniu w latach 140-222 obowiązywał zakaz w ogóle przekraczania bram Jerozolimy. Tak to zostało określone. Tragedia, no dlatego stworzyła się nowa religia, tak, oparta na Talmudzie. Na terenie cesarstwa publiczny kult obejmował bogów Panteonu. Aktywność religijna Żydów w diasporze, a także chrześcijan na terenie całego Imperium Rzymskiego objęta była regulacjami dotyczącymi kultu domowego, sprawowanego w miejscach stanowiących własność prywatną, w domach, w zabudowie mieszkalnej w miastach i na prowincji i na cmentarzach, bo one należały do stowarzyszeń pogrzebowych. Lex Julia di Maestate. Ustawa prawa karnego wydana w 27 roku przed naszą erą, a więc 2 lata po tym, jak Oktawian postawił świątynię swojego ubóstwionego ojca, tak? Wprowadzona przez Oktawiana Augusta przeciwko zbrodniom wobec Principessa, czyli ustawa przeciwko obrazie majestatu oraz przeciwko państwu i ludowi rzymskiemu, karana jako zdrada państwowa. Oryginalny tekst ustawy nie zachował się. Zmiankują o niej różne zapisy i opisujące skazanie chrześcijan za zbrodnię obrazy majestatu. Tak? Crimen laestate majestatis. Powtórz, Marek, Jacek? Ta kwalifikacja prawna była spowodowana ich negatywną, to znaczy chrześcijan, negatywną postawą wobec państwowego kultu geniusza cesarskiego. A tenże kult miał integrować całe państwo. Miał być elementem spinającym gigantyczną strukturę administracji państwowej, tak? Bardzo złożoną. W prawie rzymskim jako crimen laesate majestatis rozpatrywane były nie tylko zamachy lub próby obalenia cesarza, ale także pogróżki, obraźliwe wypowiedzi albo nawet żarty pod adresem cesarza. Obejmowały to zbezczeszczenie pomnika, wizerunku lub wojskowe nieposłuszeństwo. To jest bardzo ważne dla zrozumienia tego, co się zdarzyło po 303 roku. No i trzeci wiek naszej ery, tu się trochę zaczęło. Pojawiły się edykty cesarskie, o których wiemy, że one były na pewno.
Cesarz Decius w 250 roku wydał specjalny edykt nakazujący wszystkim obywatelom rzymskim, aby złożyli ofiary uznanym bogom i wznieśli ku nich modły. Piecze nad jego realizacją powierzono specjalnym komisjom. W ich obecności każdy obywatel musiał wypełnić obrzęd. Na potwierdzenie otrzymał dokument. Na potwierdzenie otrzymywał natomiast indywidualne pisemne zaświadczenie. Pierwszy cesarski dokument, który narzucał jednolity sposób postępowania z chrześcijanami na terenie całego imperium. 250 naszej ery. Cesarz Walerian, ten poszedł dalej. Dwa rozporządzenia o charakterze oratio, czyli mów skierowanych przez cesarza do senatu. Pierwszy akt prawny wydano w 257 roku. Nakazywał on zamknięcie kościołów, zabraniał odprawiania obrzędów i zgromadzeń na cmentarzach, zaś członków stanu duchowego zmuszał do złożenia ofiar bogom. W przeciwnym wypadku czekało ich wygnanie. Drugi akt, ogłoszony rok później, znacznie zaostrzał wcześniejsze postanowienia. Do tego momentu duchowni, którzy nie złożyli ofiar, szli na stracenie. Dotyczyło to biskupów, prezbiterów i diakonów. Wyznający chrześcijaństwo senatorowie i przynależący do stanu senatorskiego, a także ekwici, bezpowrotnie stracili wszystkie swoje zaszczyty oraz majątki, a w razie stanowienia oporu szli na śmierć. Tylko wysoko urodzone matrony były skazywane na wygnanie. Prześladowanie to było wymierzone przede wszystkim w elity kościoła i zostało przeprowadzone w większości prowincji. Ale już dwa lata później pojawił się cesarz Galerian. Chcę powiedzieć, że Konstantyn nie był pierwszym nawróconym cesarzem. Pierwszym nawróconym cesarzem był Galerian. Ale to tak jak trochę z objawieniami maryjnymi. Niektóre są takie pierwsze, ale się nie przyjmują, to musi być drugie. Powiedzmy w Płocku tak było, tak? Z miłosierdziem. Z objawieniem miłosierdzia. Galerian nie miał publicznego jakby nawrócenia. To było bardzo ważne w mentalności Rzymian. Pewne elementy religii mogły się, znaczy w ogóle wszystkie elementy religii mogły się tylko publicznie, miały tylko te, które miały znaczenia, musiały się odbyć publicznie. Znaczenie państwowe, takie globalne, musiały się odbyć publicznie. I nawrócenie Konstantyna było publiczne na oczach całej armii. Nawrócenie Galeriana było prywatne. Zgłosił się do biskupów, a ci mu narzucili pokutę i konieczność katechumenatu. No i cesarz zrezygnował z katechumenatu. Ale był to pierwszy cesarz, który na poważnie zainteresował się chrześcijaństwem. I na mocy jego edyktu zwrócono chrześcijanom zabrane w czasie prześladowań cmentarze, miejsca kultu i stanowiska. Nastąpiło 40 lat małego pokoju, ale czy rządził wtedy Galerian? O nie. Rządził wtedy Dioklecjan. To w czasie Dioklecjana ponad 30 lat trwał mały pokój. Dioklecjan całe swoje życie poświęcił na restytucję państwa rzymskiego. Po tym, co się działo po roku 8 cesarzy w połowie III wieku, po tym, jak upadło Imperium Rzymskie, Dioklecjan stworzył je od nowa, stworzył cały nowy system władzy, zreformował administrację, poświęcił się całe swoje życie, łącznie z tym, że dla państwa zrezygnował z władzy pod koniec swego życia. On absolutnie był oddany idei utrzymania państwa rzymskiego. Tak? I z tej perspektywy, w taki sposób patrząc na Dioklecjana, można dopiero zrozumieć to, co się zdarzyło po 303 roku. Dioklecjan był absolutnym fanem widzenia religii w tradycyjny rzymski sposób, a więc kult miał znaczenie integrujące państwo i pobożność była cechą, elementem patriotyzmu. Tak? Pobożny Rzymianin to był patriota. Patriota to był pobożny Rzymianin. A pobożny Rzymianin sprawował kult publicznie, w procesjach, w składaniu publicznie ofiar. Tak?
Najpierw nie spodobali mu się Manichejczycy. Nie, ta gnoza coś mu pachniała, nie ten teges. I już pod koniec III wieku wydał dekrety przeciwko Manichejczykom i tam im ostro kęsim z nimi, że tak powiem, działał. Natomiast głosi legenda, w Splicie, w pałacu, który zbudował w Splicie, do dzisiaj te piękne ruiny tego pięknego pałacu można zwiedzać, odbywała się ceremonia składania ofiary. Tak? I był moment, kiedy otwarte wnętrzności zwierzęcia były badane. Tak? A więc najpierw badano prawidłowość wnętrzności, a potem wróżono z nich. I w tym momencie jeden z asystujących żołnierzy prychnął śmiechem. Był to chrześcijanin. Jego to po prostu rozbawiło, tak? Nie wytrzymał. Kapłan, który nadzorował sprawowanie tej ofiary, przerwał rytuał i powiedział, że bogowie nie chcą przyjąć tej ofiary, ponieważ nie dlatego, że wnętrzności są nie ten teges, tylko dlatego, że w otoczeniu cesarza są ludzie, którzy się sprzeciwiają tym bogom. To już jest zakres demonologii. Dla cesarza to było coś absolutnie priorytetowego. Jak to? W jego otoczeniu są osoby, które powodują, że od przychylności bogów należy przyszłość państwa, utrzymanie cesarstwa. A więc bogowie nie będą przychylni, ponieważ cesarz ma w swoim otoczeniu no, jakieś osoby, nie ten teges, nie podobające się. Przeprowadzono śledztwo. Znaleziono tego chrześcijańskiego żołnierza. No i reakcja Dioklecjana była jednoznaczna. Z jego perspektywy, jeżeli chrześcijanie byli tymi, którym się sprzeciwiają bogowie, od których zależy przychylność i trwanie państwa, no to trzeba po prostu chrześcijan wyeliminować, żeby utrzymać przychylność bogów. Wiosną 303 roku wydał pierwszy z edyktów przeciwko chrześcijanom. Zarządzał on zburzenie kościołów, wydanie spalonych świętych ksiąg, zaś dla osób pełniących funkcje państwowe infamię, utratę przywilejów stanowych i wolności. Wtedy dopiero polecieli dworzanie, którzy jeszcze mieli się dobrze od czasów Galiana. Tak? Bo dwór cesarski był naszpikowany już od tam, prawda, w czasie okresu całego małego pokoju, był naszpikowany chrześcijanami. W latem 303 roku drugi edykt o aresztowaniu chrześcijańskiego kleru. Jesienią 303 roku trzeci edykt nakazujący torturowanie duchowieństwa, stosowanie wszelkich form przymusu, by zmusić jego przedstawicieli do apostazji. No bo cesarz chciał dobrze, a dobrze dla niego to było tylko dobro imperium. Wiosną 304 roku czwarty edykt nakładający na wszystkich mieszkańców imperium obowiązek złożenia ofiary bogom, czyli poddania się kultu cesarzy. Nieodwracalnym skutkiem dla nas, z naszej perspektywy, powyższych prześladowań było m.in. kompletne zniszczenie całego majątku kościelnego, a co jest ważniejsze dla takich badaczy jak ksiądz biskup, zniszczenie wszystkich źródeł pisanych. I od tego czasu nauka, że tak powiem, a przynajmniej współczesna nauka prowadzi śledztwo poszlakowe. I to, co ja wam o wszystko będę dalej opowiadała, to jest wynik dosłownie badań poszlakowych. Łączenia nauk takich jak archeologia, historia sztuki, historia ogólna z analizą, no, historia ogólna z analizą materiałów źródłowych. Dobra, a teraz przebieżka. To jest znany obrazek podróże świętego Pawła.
A to jest układ, gdzie znajdowały się kościoły w pierwszym wieku naszej ery. One się pokrywają w 80% z podróżami świętego Pawła, za wyjątkiem północnej Afryki. Tak wyglądało zagęszczenie ilości chrześcijan na początku, w stosunku do innych wyznawców, na początku w pierwszego wieku, czy znaczy pod koniec pierwszego wieku. To jest lokalizacja ustalonych w źródłach i w wyniku badań terenowych pierwszych kościołów w drugim wieku. To jest sytuacja, to jest mapa z naniesionymi lokalizacjami kościołów tuż przed prześladowaniami za czasów Dioklecjana. A tak wygląda po prześladowaniach. Tu jeszcze takie porównanie, takie z atlasu. Na ciemniejszym kolorem pokazany jest na początku IV wieku mniej więcej rozkład kościołów chrześcijańskich i ten jaśniejszy kolor, to już po uznaniu chrześcijaństwa religią państwową, czyli koniec IV wieku. I tu też jeszcze ciekawostka, jakby kierunki rozchodzenia się obyczajowości związanej z monastycyzmem. No i to jest mój ulubiony obrazek. Naprawdę, uwierzcie mi, dla mnie bardzo ważny. To jest właściwie lokalizacja, tutaj po hiszpańsku jest napisane, główne ogniska chrześcijaństwa. To jest ustalone lokalizacje najstarszych znanych kościołów, głównie z badań terenowych. Najstarsze to mówimy o jakim? Mówimy o całym okresie od pierwszego wieku do prześladowań Dioklecjana. I teraz tak. Jak ten kościół, ja mówię cały czas o mojej perspektywie, czyli o postrzeganiu przestrzeni sprawowania liturgii, o myśleniu o tym, jak wyglądało miejsce, tak? A więc była wieczerza paschalna, następnie, przepraszam, a ja chyba mówiąc o wieczerzy paschalnej nie powiedziałam jednej rzeczy ważnej. Czemu ja tego nie powiedziałam? O przebiegu wieczerzy paschalnej. Chcecie jeszcze, żeby wrócić do tego, czy już sobie darujemy, bo Marek tam wytłumaczył. Chcemy? Masz 10 minut. A w niedzielę powiem o pierwszych kościołach, o Domus Ecclesia, tak? Okej. Dobrze, chcemy inne spojrzenie. To wrócę jeszcze do tych, nie wiem dlaczego, po tych obrazkach jakoś umknęło mi to. To nie będę mówiła o przegrodach i nie będę kłóciła się na temat współczesności. Jest cały problem, słuchajcie, że to nawet trydent, który zdewastował całkowicie lektoria, to jest przenośna, mocny skrót myślowy. Sobór Watykański spowodował rewolucję większą niż rewolucja, jeżeli chodzi o przestrzeń sprawowania kultu, niż rewolucja po Soborze Watykańskim II. Bądźmy tego świadomi. Większą rewolucją, jeżeli chodzi o wnętrza kościołów, był efekt Soboru Trydenckiego. To była całkowicie huragan. Ale jednej rzeczy nie zmieniono. Nie zmieniono rozdzielenia przestrzeni świętych od ludu Bożego. To rozdzielenie obowiązywało do połowy XX wieku. I tu jest cały problem. My żyjemy w czasach, gdzie się dzieje na naszych oczach historia. Zlikwidowano zasłonę. Może dobrze, bo się rozdarła, tak? Ale w tradycji Kościoła, ja będę cytowała Eusebiusza, to rozdzielenie świętych trwało 2000 lat. A teraz jesteśmy w takim okresie ustalania się czegoś chyba nowego. Jestem, ale już na to nie będzie czasu. Jest to tak w tej chwili jeszcze nieuporządkowane, że trudno o tym mówić. Jeszcze wrócę do ostatniej wieczerzy.
Co tak? Czemu ja? Da. Pokaz slajdów od bieżącego. Co zdarzyło się lub co zapoczątkowało się podczas ostatniej wieczerzy, że apostołowie zobaczyli w Jezusie Chrystusie nie tylko rabiego cudotwórcę, Mesjasza, ale także baranka paschalnego, że ostatecznie w ofierze paschalnej zobaczyli szechinę, widoczną obecność Boga, tradycyjnie wypełniającą miejsce świętych świętych w Jerozolimie, w świątyni jerozolimskiej. Będę się powtarzać, ale ze swojej strony, tak? Będę patrzyła na krzyż, ale trochę pod innym kątem, na tym Giewoncie. Właściwe uroczystości paschalne rozpoczynały się w dniu 14 Nisan, tak zwanym przygotowaniem. Na dziedzińcu świątynnym zabijano przynoszone przez ojców rodzin baranki. Kapłani zbierali krew i wylewali na podstawę ołtarza całopalenia. W tym czasie przy akompaniamencie srebrnych trąb rozbrzmiewał śpiew Halleluja. Wieczerzą paschalną mięso po ofiarniczych czynnościach zabierano do domu, by spożyć je w rytualnym posiłku podczas wieczerzy. Wieczerzą paschalną z barankiem wraz z całym rytuałem. Na tym obrazku widzimy palenie się baranka przed dzisiejszą paschą obchodzoną przez dzisiaj przez Żydów. Wieczerzą paschalną wraz z barankiem oraz całym rytuałem religijnym wolno było tylko sprowadzić w Jerozolimie. To już mówiłam o tym w czasie dyskusji. Paschę... Przepraszam, to chyba Żydów nieortodoksyjnych, bo ortodoksyjni Żydzi nie mogą na paschę składać baranka. Albo palą, opiekają także baranka przed szabasem, przed wieczorną... wieczorną ucztą w piątek. Paschę sprawowano przeważnie w gronie 10, to jest minimum, osób do jakichś 20. To też wynikało z tego układu, tego triklinium, no ile tam można siedzieć w takim układzie podkowy. Wieczerzy przewodniczył ojciec rodziny lub, no, jak w przypadku uczniów i Pana Jezusa, jakiś nauczyciel, przywódca. Najpierw pieczono na ogniu baranka. W tym celu przebijano go włócznią z drzewa granatowego, granat, na krzyż, wzdłuż i w poprzek. Czynność ta wymagała wielkiej ostrożności, gdyż pod groźbą chłosty nie wolno było złamać żadnej kości. Uczta paschalna zaczynała się od symbolicznego gestu umycia rąk. Przewodniczący zgromadzeniu dolewał do wina w kielichu trochę wody i odmawiał nad nim modlitwę błogosławieństwa Boga za dar wina. Po wstępnym błogosławieniu święta oraz pierwszego kielicha wnoszono potrawy paschalne, ściśle określone tradycją. Był to pieczony na ogniu baranek, dwa przaśne chleby, czyli mace, gorzkie zioła, to cała tutaj, że tak powiem, gama, chrzan, laur, tymianek, majeranek, bazylia, por, no tam tego jest dużo. Większość ziół jest podawana w postaci takiej masy utartej z tych przypraw, tak? Takie sosy, czy takie gęste, no takie. One są przygotowane, one nie są to takie suche zioła. Haroszech, czyli glina, to jest kompot. Kompot sporządzony z jabłek, orzechów, fig i wina, z cynamonem, który nadaje kolor. I to jest właśnie na obrazku widzimy współcześnie zrobiony taki haroszech. Tak? Ocet, czyli słona woda. No to symbol gorzkich łez. Po odmówieniu błogosławieństwa potraw uczestnicy wieczerzy przy użyciu chleba maczali gorzkie zioła w haroszach i spożywali je w małej ilości, czyli łączyli słodkie z gorzkim, tak? Następnie miała miejsce Hagada, podczas której przewodniczący wygłaszał obszerną naukę paschalną. Tłumaczył w niej sens święta Paschy, znaczenie potraw oraz związek uczestników z wydarzeniem Wielkiego Wyjścia z Egiptu. Odpowiedzią zgromadzenia na Hagadę oraz zachętą był gromki śpiew pierwszej części podniosłego hymnu zwanego Małą Hagadą. I to był mały halachel i halachel powinien podnosić dachy domów. No to po prostu
darli ryja radośnie śpiewając, tak? To było dynamiczne. Podczas drugiego kielicha przewodniczący napełniał winem kielich paschalny, który wypijano po ukończeniu rytualnego śpiewu. A podczas małego halachelu przewodniczący napełniał winem drugi kielich, który pito po skończeniu śpiewu. Następowało obmycie rąk, które zamykało wstępną część wieczerzy. Następnie wszyscy zajmowali miejsca według stołu, zgodnie z przyjętym właśnie tą hierarchią, a przewodniczący brał w swoje ręce niekwaszony chleb i odmawiał nad nim modlitwę błogosławienia i dziękczynienia. Następnie spożywano wszystkie potrawy paschalne. No tutaj to już dyskusja, co się działo tak naprawdę, bo prawdą jest, że papież Benedykt pisze o uczcie mającej znamiona uczty paschalnej, prawda? Więc tutaj obrzęd mycia rąk pachnącą wodą różaną zamykał zasadniczą ucztę. Kolejne rytuały przygotowujące po jedzeniu, przygotowujące uczestników do najuroczystszego momentu Paschy, który był celebrowany po wieczerzy, to było błogosławienie i zapalenie lampy przez matkę rodziny oraz błogosławienie i palenie kadzidła odświeżającego powietrze. Następnie ojciec rodziny przygotowywał... Słucham? Następnie ojciec rodziny przygotowywał trzeci kielich, mieszając wino z wodą. I to był najuroczystszy kielich rytualny, nazywany kielichem błogosławieństwa. Nad nim odśpiewano wielką modlitwę błogosławieństwa i dziękczynienia. Przewodniczący, unosząc nieco kielich nad stołem, rozpoczynał śpiew modlitwy dziękczynnej. Śpiewał on sławne Birkat HaMazan w klasycznej formie, złożone z trzech błogosławieństw, Berkalot, o strukturze błogosławieństwo, dziękczynienie, błaganie. W tym miejscu Pan Jezus, właśnie podając ten trzeci kielich, zmienił słowa i dodał takie słowa, które no, całkowicie zmieniły w naszych oczach sens tego obrzędu. Gdy uczestnicy wypili trzeci kielich paschalny, kontynuowano śpiew małego Halleluja, drugą część psalmu, a następnie napełniano czwarty kielich paschalny. Dopuszczany był jeszcze właśnie ten piąty kielich, ale dopiero po odśpiewaniu psalmu. Psalm... Piąty dla Eliasza. Marek, uczciwie mówię, nie jestem liturgistą, jestem historykiem architektury. No ja... Okej. Okay. Ja wszystko przyjmuję, co ty mówisz, więc... Odśpiewanie psalmu 136, zwanego Wielkim Halleluja, kończy uroczystość paschalne w gronie rodzinnym. No dobrze. Po uroczystościach ściśle paschalnych następowało święto prześników, trwające 7 dni, podczas którego składano w świątyni dodatkowe, specjalne ofiary całopalne i przebłagalne. W 16 dniu Nisan, w 3 dniu Paschy, w ramach święta prześników składano znów jednorocznego baranka w całopalnej ofierze i spalano na ołtarzu snopy jęczmienia jako pierwociny zbiorów stanowiące znak rozpoczętych żniw. Pierwszy snop jęczmienia symbolizuje wszystkie, które tak jak on należą do Pana i są jego darem dla wybranego ludu. I teraz to, co przeczytam, to jest wywód księdza Mokrzyckiego, które no, mnie się podoba. Dlatego ten akurat fragment, który jest zbieżny zresztą z tym, co w dyskusji powiedział ksiądz biskup, no, podoba mi się i składa mi się w całość obrazu, dlaczego w ogóle to zaskoczyło, dlaczego to się zadziało, dlaczego to dalej pociągnęło za sobą takie ilości różnych zdarzeń. Tak? W czasach Chrystusa istniał w Palestynie podwójny kalendarz. Jeden sztywny, nienaruszalny, zachowany przez faryzeuszów i część ludu. Drugi zaś bardziej elastyczny, przestrzegany przez sadyceuszów, arystokrację i kastę kapłańską oraz część ludu. Znaczy, jeżeli
W Nowym Testamencie jest określenie święty, to oznacza faryzeusza. Świętym był Józef. A Pan Jezus uformował się w tradycji faryzejskiej. Dlatego też miał taką odwagę ich krytykować. Na pewno nie ukształtował się w tradycji sadyceuszy, dlatego że wyraźnie powiedział: mylicie się. Tak? W tamtym czasie główni kapłani, był arcykapłan i byli tak zwani jeszcze wielcy kapłani, taka no powiedzmy starszyzna kapłańska, oni generalnie byli związani z sadyceuszami, to byli sadyceusze. Sadycejska kapłańska kasta uważała święto Palestyny, że święto Pięćdziesiątnicy zależne kalendarzowo od Paschy, 50 dni po święcie Paschy, należy zawsze obchodzić nazajutrz po szabacie, czyli w niedzielę naszą. Podobnie też wczesnym rankiem w niedzielę po święcie Paschy należy składać pierwszy snop jęczmienia. W związku z tym data Paschy była dość elastyczna. W roku śmierci Pana Jezusa święto Paschy wypadało w piątek, wiosenna pełnia. Saduceusze przenosili więc Paschę o jeden dzień naprzód, na sobotę, by ofiara pierwszego snopa mogła wypaść w niedzielę. Faryzeusze natomiast pozostali przy swoim niezmiennym kalendarzu. Tym można wytłumaczyć rozbieżność co do dnia Paschy w opisach męki pańskiej u synoptyków i u świętego Jana. No to powiedzmy, to nie... Dyskusja jest niezamknięta na ten temat, to my wiemy. Synoptycy, opierając się na kalendarzu faryzeuszów, umieszczają ostatnią wieczerzę paschalną Chrystusa w czwartek wieczorem, zaś święty Jan, idąc za kalendarzem sadyceuszów, wskazuje na piątek jako dzień Paschy oraz śmierci Pana Jezusa. Dzięki tym rozbieżnościom kalendarzowym dwa ważne momenty obrzędowe Izraela nałożyły się na urzeczywistnienie w Chrystusie Panu. Droga krzyżowa Chrystusa wypadała więc w tym czasie, gdy ojcowie związani z rodzinami, z tradycją sadycejską, nieśli w ramionach baranki paschalne do świątyni, by złożyć je w ofierze i zabrać mięso do spożycia podczas ostatniej wieczerzy. Natomiast śmierć Pana Jezusa na krzyżu zbiegła się z obrzędem zabijania baranków na dziedzińcu świątyni. Dzięki temu układowi również czas zmartwychwstania Chrystusa oraz jego pierwsze zjawienie się zbiegło się z czasem składania ofiary pierwocin jęczmienia z pierwszym snopem otwierającym wielkie żniwo. I to są uwarunkowania, które jakby stworzyły tworzenie się kościoła domowego. Chrześcijanie mogli, bo nic, żadne prawo rzymskie im nie zabraniało, gromadzić się w domach, i kościół chrześcijański tworzył się na bazie ustalonych formalnie, zgodnie z prawem rzymskim, kultu domowego. Dlatego mówimy o tych pierwszych kościołach do czasu przełomu konstantyńskiego jako domus ecclesia, kościół domowy. Znamy cztery zbadane kościoły domowe i o nich będę mówiła w niedzielę. Dziękuję.